Maciek, chyba trochę szczęścia do warunków nie masz tutaj w Engelbergu. Czy też tak to odczuwasz, czy coś innego tu zaważyło? Szczęście to jedno, ale z takimi skokami to pewnie jakbym miał minusowe punkty, też bym nie odleciał. No ciężko mi się tu skacze, bo jakby połączenie między głową a nogami w ogóle nie działa, bo te nogi są jakieś takie dziwne, jakby nie moje i po prostu przygotowanie fizyczne u mnie zawiodło tutaj na ten weekend, więc dzisiaj było jeszcze gorzej jak wczoraj. Ja myślałem, miałem taką nadzieję, że będzie lepiej, że uda mi się zregenerować przez noc. No i szczerze mówiąc, było to takie ratowanie czegokolwiek, żeby chociaż jakieś punkty zdobyć. No a do tego te warunki, które na pewno nie ułatwiały sprawy, więc no taki weekend do wymazania z pamięci na pewno. No może nie do końca, bo koledzy wczoraj naprawdę fajny dzień zafundowali kibicom. To koledzy zapamiętają, no ja wymarzę. Maciek, przed nami turniej czterech skoczni, najpierw święta. Jak spędzisz święta i jakie plany przed tym turniejem czterech skoczni? Plany są takie, żeby po pierwsze odpocząć, zregenerować się, po drugie świętować w gronie rodzinnym, a później mamy konkurs świąteczny Mistrzostwa Polski, także o ile się odbędą, to pojedziemy do Wisły, będziemy rywalizować na 100%. No i będzie to już takie przygotowanie też do turnieju czterech skoczni. A turniej czterech skoczni jest dla Ciebie bardzo ważną imprezą? Tak. Bardzo ważną. Jakby no, każdy puchar świata jest ważny, bardzo ważny. Jednak turniej no, rządzi się też swoimi prawami. Jest przede wszystkim bardzo prestiżowy, bardzo duże zainteresowanie i mediów, i ludzi. Także jakby to powiedzieć, dobrze jest się tam pokazać z jak najlepszej strony. No i też jest to taki etap sezonu, gdzie już pomału trzeba dochodzić do tej dobrej formy, więc na pewno turniej będzie takim no i sprawdzianem formy przed olimpiadą i no takim pierwszym bardzo ważnym startem w tym sezonie, ważniejszym jak normalny taki puchar świata. Czujesz, że ta forma może przyjść właśnie na turniej? Znaczy, ja o formę się nie martwię, to jest kwestia regeneracji i dobrego takiego samopoczucia fizycznego, bo dzisiaj czuję się no, fatalnie po prostu, no, nogi mam tak jakbym wczoraj dźwigał nie wiadomo jakie ciężary, ja ich nie dźwigałem, więc myślę, że jak w domu odpocznę te parę dni, troszkę sobie podjem i przyjdzie odpowiednia taka dyspozycja dnia, to technicznie wszystko jest w porządku i to będzie działać. To dziękuję Maciek i wesołych świąt życzę. Dziękuję bardzo i nawzajem. Klimek, no, po tych kwalifikacjach chyba można było spodziewać się więcej, że w konkursie będzie podobnie. Jak to oceniasz? No kwalifikacje naprawdę był taki skok jak wczoraj na przykład w drugiej serii. No miałem większe takie, żeby te skoki były w konkursie były lepsze, no ale troszkę warunki nie dopisały, troszkę też w pierwszym skoku popsułem, ale i tak uważam tutaj te Puchar Świata za udane bardzo, szczególnie wczorajszy konkurs był dla mnie bardzo zadowalający, a dzisiaj troszkę mniej, ale punkty są, więc jestem zadowolony. To nie był problem z wiatrem, że te skoki były krótsze? Na pewno, no bo wszyscy widać było po pierwszej serii, że tu jednak ten wiatr rządzi i rozdaje karty. Więc jednemu tak, drugiemu trochę przeszkodził, jednemu trochę, może trochę się zmniejszył, nie był taki silny i już trochę te metry były dalsze. No ale ogólnie dzisiaj wieje nie w tym kierunku, co powinno być, więc ciężko się skacze, ale no nieźle, zadowolony jestem, więc myślę, że na święta mogę jechać z podniesioną głową i świętować. No właśnie, wracacie dzisiaj do Polski, a jak ty spędzasz ten okres świąteczny, bo dużo nie macie wolnego?
No za dużo czasu nie będziemy mieć, bo już drugi dzień świąt są zawody. No cóż, no takie życie sportowca i taka praca, więc myślę, że za dużo czasu nie będzie, ale święta obowiązkowo trzeba w rodzinie, z rodziną spędzić i myślę, trochę sobie odpocząć i nabrać motywacji do dalszych zawodów. Dzięki, Klimek, no i życzę powodzenia w dalszej części sezonu. Nie, dziękuję.